Chiny przygotowywały się do trzeciej wojny opartej na broni biologicznej? Media dotarły do dokumentów. Chiny przygotowywały się do trzeciej wojny światowej z bronią biologiczną, w tym koronawirusem, 6 lat temu, zgodnie z dokumentacją przygotowaną przez Armię Ludowo-Wyzwoleńczą w 2015 rok i odkrytą przez Departament Stanu USA. Pekin rozważał potencjał militarny koronawirusów SARS od 2015 roku. Do tego bombowego dokumentu uzyskali dostęp śledczy z Departamentu Stanu USA. Naukowcy zbadali manipulowanie chorobami w sposób nigdy wcześniej niewidziany. Tom Tugendhat z Komisji Spraw Zagranicznych mówi, że dowody są głównym problemem. Według dokumentu uzyskanego przez amerykańskich śledczych, chińscy naukowcy od 6 lat przygotowują się do trzeciej wojny światowej, walcząc bronią biologiczną i genetyczną, w tym koronawirusem. W bombowym dokumencie, do którego dostęp ma Departament Stanu USA, twierdzi się, że będą one podstawową bronią do zwycięstwa w takim konflikcie, określając nawet idealne warunki do uwolnienia broni biologicznej i dokumentując wpływ, jaki miałaby ona na system medyczny wroga. Ten ostatni dowód, że Pekin rozważał potencjał militarny koronawirusów SARS już w 2015 roku, wzbudził również nowe obawy co do przyczyny COVID-19, a niektórzy urzędnicy nadal uważają, że wirus mógł uciekać z chińskiego laboratorium. Dokumentacja naukowców i urzędników do spraw zdrowia z Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, której szczegóły podano w The Australian, dotyczyła manipulacji chorobami w celu wytworzenia broni w sposób nigdy wcześniej niewidziany. Wyżsi rangą przedstawiciele rządu twierdzą, że budzi poważne obawy co do intencji osób bliskich chińskiemu prezydentowi Xi Jinpingowi w obliczu rosnących obaw o brak regulacji w tym kraju dotyczących jego działalności w laboratoriach. Autorzy dokumentu twierdzą, że trzecia wojna światowa będzie miała charakter biologiczny, w przeciwieństwie do dwóch pierwszych wojen, które zostały opisane odpowiednio jako chemiczna i nuklearna. Odwołując się do badań, które sugerowały, że dwie bomby atomowe zrzucone na Japonię zmusiły ich do poddania się i doprowadzając do końca II wojny światowej, twierdzą, że broń biologiczna będzie podstawową bronią do zwycięstwa w III wojnie światowej. Dokument określa również idealne warunki do uwolnienia broni biologicznej i spowodowania maksymalnych szkód. Naukowcy twierdzą, że takich ataków nie należy przeprowadzać w środku pogodnego dnia, ponieważ intensywne światło słoneczne może uszkodzić patogeny, a deszcz lub śnieg mogą wpłynąć na cząsteczki aerozolu. Zamiast tego powinien być uwalniany w nocy lub o świcie, zmierzchu lub przy pochmurnej pogodzie, przy stabilnym kierunku wiatru. Tak, aby aerozol mógł unosić się w docelowym obszarze. W międzyczasie badania zauważają również, że taki atak spowodowałby falę pacjentów wymagających leczenia szpitalnego, co z kolei mogłoby spowodować załamanie się systemu medycznego wroga. Inne obawy obejmują chińskie badania nad zwiększeniem funkcjonalności w Wuhan Institute of Virology, w pobliżu miejsca odkrycia pierwszej epidemii COVID, podczas których wirusolodzy tworzą nowe wirusy, o których mówi się, że są bardziej przenośne i bardziej śmiercionośne. Poseł Tom Tugendhat, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, powiedział: ten dokument budzi poważne obawy co do ambicji niektórych z tych, którzy doradzają najwyższym kierownictwu partii. Nawet pod najsurowszą kontrolą ta broń jest niebezpieczna. Ekspert do spraw broni chemicznej Hamish Debretton Gordon powiedział: Chiny udaremniły wszelkie próby regulacji i nadzorowania swoich laboratoriów, w których takie eksperymenty mogły mieć miejsce. Wczoraj doniesiono o objawieniu z książki w Happened in Wuhan. W dokumencie nowe gatunki wirusów wytworzonych przez człowieka jako genetyczna broń biologiczna czytamy: w związku z rozwojem innych dziedzin nauki poczyniono znaczne postępy w dostarczaniu czynników biologicznych. Na przykład nowo odkryta zdolność do liofilizacji mikroorganizmów umożliwiła przechowywanie środków biologicznych i aerozolowanie ich podczas ataków. Według analityków ma 18 autorów, którzy pracowali w laboratoriach wysokiego ryzyka. Dyrektor wykonawczy Australijskiego Instytutu Polityki Strategicznej, Peter Jennings, również wyraził obawy dotyczące badań biologicznych w Chinach nad koronawirusami,
które mogą być uzbrojone w przyszłości. Nie ma wyraźnego rozróżnienia między zdolnościami badawczymi, ponieważ to, czy są wykorzystywane ofensywnie, czy defensywnie, nie jest decyzją, którą podjęli być i naukowcy, powiedział. Jeśli budujesz umiejętności rzekomo po to, by chronić swoje wojsko przed atakiem biologicznym, jednocześnie dajesz swojemu wojsku zdolność do ofensywnego użycia tej broni. Nie możesz ich rozdzielić. Agencje wywiadowcze podejrzewają, że COVID-19 może być wynikiem nieumyślnego wycieku z laboratorium w Wuhan. Ale jak dotąd nie ma dowodów sugerujących, że został on celowo zwolniony. Dopiero w tym tygodniu prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zdawał się ostro krytykować Chiny, oskarżając je o stworzenie COVID w celu wywołania chemicznej wojny. Komentarze zostały wypowiedziane podczas konferencji prasowej w środę, gdy hardyny przywódca starał się jeszcze bardziej zdystansować się od narastających ataków na swoje domowe postępowanie z pandemią, która spowodowała drugą co do wielkości liczbę ofiar śmiertelnych na świecie. To nowy wirus. Nikt nie wie, czy narodził się w laboratorium, czy dlatego, że człowiek zjadł zwierzę, którego nie powinien, powiedział Bolsonaro. Ale jest. Wojsko wie, na czym polega wojna chemiczna, bakteriologiczna i radiologiczna. Czy nie czeka nas nowa wojna? Który kraj najbardziej zwiększył swoje PKB? Nie powiem ci. O ile Bolsonaro w swoim przemówieniu nie wymienił Chin, dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pokazały, że Chiny były jedynym członkiem G20, którego PKB podczas pandemii i w 2020 rok wykazywał wzrost o 2,3%. A szef Światowej Organizacji Zdrowia powiedział jeszcze w marcu, że wszystkie teorie na temat pochodzenia COVID-19 pozostały otwarte po przeczytaniu badania w Chochina, pomimo twierdzenia, że raport odrzuca pogląd, że wirus uciekł z laboratorium jako niezwykle mało prawdopodobny. Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że wszystkie hipotezy są na stole i wymagają dalszych badań po przeczytaniu raportu z misji międzynarodowych ekspertów w Wuhan. Ale jego komentarz pojawił się zaledwie kilka godzin po tym, jak się pojawił, raport obalił teorię wycieku z laboratorium i powiedział, że przeniesienie wirusa z nietoperzy na ludzi przez inne zwierzę jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Publikacja raportu była wielokrotnie opóźniana, co rodziło pytania o to, czy strona chińska próbowała wypaczać wnioski, aby nie dopuścić do winy za pandemię spadającą na Chiny. Krytycy, w tym były prezydent Trump, oskarżyli w opropagowanie chińskiej propagandy na temat wirusa, odkąd po raz pierwszy ogłoszono światu wybuch epidemii. Komentarze dr Tedrosa pojawiły się po tym, jak republikański reprezentant Nowego Jorku, Liz Eldin, potępił Chiny za ukrywanie przed światem początków pandemii, podczas gdy WHO grała w nieskończoność. W międzyczasie dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny prezydenta Bidena, ujawnił, że ma obawy co do kontrowersyjnej misji WHO. Powtarzające się opóźnienia w publikacji raportu rodziły pytania, czy strona chińska stara się wypaczyć swoje wnioski. Mamy poważne obawy co do metodologii i procesu, który znalazł się w tym raporcie, w tym fakt, że rząd w Pekinie najwyraźniej pomógł go napisać, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken w niedawnym wywiadzie dla CNN. Chiny odrzuciły tę krytykę i oskarżyły Stany Zjednoczone o wywieranie nacisku politycznego na ekspertów misji rozpoznawczych. Stany Zjednoczone wypowiadały się w sprawie raportu. Czy robiąc to, Stany Zjednoczone nie próbują wywierać politycznej presji na członków grupy ekspertów w WHO? Zapytał rzecznik MSZ Hao Lilian. Niepokojące nowe wskazówki dotyczące pochodzenia COVID, jak naukowcy z laboratorium w Wuhan pomogli chińskiej armii w tajnym projekcie znalezienia wirusów zwierzęcych, pisze Ian Birrell. Naukowcy badający choroby nietoperzy w chińskim laboratorium o zaostrzonym rygorze w Wuhan byli zaangażowani w szeroko zakrojony projekt badania wirusów zwierzęcych wraz z czołowymi urzędnikami wojskowymi, pomimo zaprzeczania takim powiązaniom. Z dokumentów uzyskanych w niedzielę w Thmail wynika, że 9 lat temu uruchomiono ogólnokrajowy program, kierowany przez wiodący organ państwowy, w celu odkrycia nowych wirusów i ciemnej materii i biologii i odpowiedzialnej za rozprzestrzenianie się chorób.
jeden z czołowych chińskich naukowców, który opublikował pierwszą sekwencję genetyczną wirusa COVID-19 w styczniu ubiegłego roku, odkrył 143 nowe choroby tylko w pierwszych 3 latach trwania projektu. Fakt, że taki projekt wykrywania wirusów jest prowadzony zarówno przez naukowców cywilnych, jak i wojskowych, wydaje się potwierdzać roszczenia zapalające ze strony Stanów Zjednoczonych o rzekomej współpracy między Wuhan Institute of Virology WIV, a 2,1 miliona sił zbrojnych tego kraju. 5 liderów zespołu to Chris Henley, wirusolog z WIV nazywany Bad Woman z jej wypraw w celu znalezienia próbek w jaskiniach oraz Cao Wuhun, starszy oficer armii i doradca rządowy do spraw bioterroryzmu. Profesor Shi zaprzeczył zarzutom Musa w zeszłym miesiącu, mówiąc, nie znam żadnej pracy wojskowej w WIV. Ta informacja jest nieprawidłowa. Jednak pułkownik Cao jest wymieniony w raportach z projektów jako badacz z Akademii Wojskowych Nauk Medycznych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, ściśle współpracuje z innymi wojskowymi naukowcami i jest dyrektorem Wojskowego Komitetu Ekspertów do spraw bezpieczeństwa biologicznego. Cao, epidemiolog, który studiował na Uniwersytecie Cambridge, zasiada nawet w Radzie Doradczej Instytutu Wirusologii Wuhan. Był zastępcą dowódcy zespołu wojskowego wysłanego do miasta pod dowództwem generała dywizji Chen Wei, czołowego eksperta w dziedzinie obrony biologicznej w kraju, aby zareagować na nowy wirus i opracować szczepionkę. Departament Stanu USA wyraził również zaniepokojenie ryzykownymi eksperymentami zyskiwania funkcji w laboratorium w Wuhan w celu manipulowania koronawirusami i zasugerował, że naukowcy zachorowali na objawy podobne do COVID na kilka tygodni przed rozprzestrzenianiem się epidemii w chińskim mieście. W zeszłym miesiącu Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i 12 innych krajów skrytykowały Pekin za odmowę udostępnienia kluczowych danych i próbek po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia i chińskie badanie dotyczące początków pandemii uznały wyciek laboratoryjny za niezwykle mało prawdopodobny. Filip Palentzos, ekspert do spraw bezpieczeństwa biologicznego z King's College w Londynie, powiedział, że ostatnie ujawnienia pasują do wzorca niespójności pochodzącego z Pekinu. Nadal nie są dla nas przejrzystymi, powiedziała. Nie mamy twardych danych na temat pochodzenia pandemii, czy był to naturalny wyciek spowodowany przez zwierzęta, czy jakiś rodzaj przypadkowego wycieku związanego z badaniami, ale nie jesteśmy w stanie uzyskać jednoznacznych odpowiedzi, a to po prostu nie budzi zaufania. Dokumenty otrzymane w niedzielę przez Chemail szczegółowo opisują duży projekt o nazwie Odkrycie patogenów przenoszonych przez dzikie zwierzęta, który miał na celu znalezienie organizmów mogących zarażać ludzi i zbadać ich ewolucję. Został uruchomiony w 2012 roku i sfinansowany przez Narodową Fundację Nauk Przyrodniczych w Chinach. Projekt był prowadzony przez Xuyang Guo, który na konferencji w 2019 roku chwalił się, że kształtuje się gigantyczna sieć zapobiegania chorobom zakaźnym i ich kontroli. Profesor przewodniczył również pierwszej grupie ekspertów badającej pojawienie się COVID w Wuhan. Początkowo zaprzeczył przenoszeniu wirusa na ludzi, pomimo dowodów ze szpitali, po czym w połowie stycznia podkreślił, że ta epidemia jest ograniczona i zakończy się, jeśli w przyszłym tygodniu nie będzie nowych przypadków. W jednym z przeglądów jego projektu poszukiwania wirusów przyznano, że odkryto dużą liczbę nowych wirusów, które budzą duże zaniepokojenie międzynarodowej społeczności wirusologicznej. Dodał, że jeśli patogeny rozprzestrzenią się na ludzi i zwierzęta gospodarskie, mogą spowodować nowe choroby zakaźne stanowiące wielkie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa życia ludzi oraz mogą spowodować poważne straty ekonomiczne, a nawet wpłynąć na stabilność społeczną. W aktualizacji z 2018 roku stwierdzono, że zespoły naukowe, które opublikowały wiele swoich odkryć w międzynarodowych czasopismach, odkryły 4 nowe patogeny i 10 nowych bakterii, podczas gdy ponad 1640 nowych wirusów odkryto przy użyciu technologii metagenomiki. Badania te opierają się na ekstrakcji materiału genetycznego z próbek pobranych np. przez profesor Shi z odchodów nietoperzy i krwi w sieci jaskiń w południowych Chinach.
Tak obszerne pobieranie próbek doprowadziło do szybkiego ujawnienia przez profesor Schi w zeszłym roku RAT-13, najbliższego znanego szczepu koronawirusa, który wywołuje COVID. Był przechowywany w laboratorium w Wuhan, największym repozytorium koronawirusu w nietoperzy w Azji. Później okazało się, że zmieniła nazwę z innego wirusa zidentyfikowanego w poprzednim artykule, ukrywając w ten sposób jego związek z trzema górnikami, którzy zmarli z powodu dziwnej choroby układu oddechowego, którą złapali podczas usuwania odchodów nietoperzy. Prof. Schi przyznał również, że w kopalni zebrano jeszcze 8 niezidentyfikowanych wirusów SARS. Instytut wyłączył bazę danych próbek wirusów we wrześniu 2019 rok, zaledwie kilka tygodni przed eksplozją przypadków COVID w Wuhan. W mediach społecznościowych pojawił się komentarz po tym, jak pułkownik Cao opublikował artykuł na temat śmiertelnego ukąszenia przez kleszcza, mówiąc, że on i profesor Schi zawsze mogą znaleźć wirusa, którego nigdy nie znaleziono u ludzi, dodając, podejrzewam, że to kolejne tak zwane badania naukowe wykonane w laboratorium. W ostatnich latach chińska armia zwiększyła zatrudnienie naukowców po tym, jak prezydent Xi Jinping powiedział, że jest to kluczowy element marszu narodu o światową supremację. Lian Haohan, dysydent, który pracował dla chińskiego rządu, powiedział, że zaangażowanie Cao wzbudza podejrzenia, że badacze wojskowi, którzy są ekspertami w dziedzinie koronawirusów, mogą również być zaangażowani w operacje bioobrony. Wielu od lat współpracuje z zachodnimi instytutami badawczymi, aby ukraść nasze know-how, ale Chiny nadal odmawiają dzielenia się krytycznymi informacjami rok po pandemii, która zabiła ponad 3 miliony ludzi. Dawid Asher, ekspert do spraw proliferacji biologicznej, chemicznej i jądrowej, który prowadził dochodzenie Departamentu Stanu w sprawie pochodzenia COVID-19, powiedział, Chińczycy jasno dali do zrozumienia, że postrzegają biotechnologię jako dużą część przyszłości wojny hybrydowej. Pytanie brzmi, czy ich praca na tych polach jest ofensywna czy defensywna? Wielkie tuszowanie Chin, Pekinu karał demaskatora COVID, twierdził, że pochodzi z USA i kłamał na temat liczby zgonów. Chiny kłamały i ukrywały kluczowe informacje praktycznie na każdym etapie swojej reakcji na koronawirusa, od początkowego wybuchu epidemii i po liczbę przypadków i zgonów, i nadal nie mówią prawdy, ostrzegają obserwatorzy, eksperci i politycy. Pekin początkowo próbował ukryć wirusa, karając lekarzy, którzy go odkryli, zaprzeczając, że może on przenosić się z człowieka na człowieka i opóźniając zamknięcie dotkniętych regionów, co oznacza, że znak zapytania wczesnej możliwości kontrolowania rozprzestrzeniania się zostały utracone. Następnie, gdy wirus zaczął się rozprzestrzeniać, partia komunistyczna zaczęła cenzurować publiczne informacje na jego temat i rozpowszechniać dezinformacje za granicą, w tym sugerując, że żołnierze amerykańscy mogli być początkowymi nosicielami. Nawet teraz prominentni politycy ostrzegają, że liczba infekcji i zgonów zgłaszanych przez reżim może być błędna, a mieszkańcy epicentrum Wuhan sugerują, że rzeczywiste my to może być dziesięciokrotnie wyższe. Początkowa epidemia. Lekarze w Chinach, w tym Li Wenliang, zaczęli zgłaszać istnienie nowego typu infekcji dróg oddechowych, który był podobny do SARS na początku grudnia ubiegłego roku. Zamiast jednak publikować raporty i ostrzec opinię publiczną, chińska policja zaciągnęła Wenlianga i 8 jego kolegów, którzy pisali o wirusie w internecie na przesłuchanie. Wenliang, który później umarł z powodu wirusa, został zmuszony do podpisania dokumentu potwierdzającego, że opublikowane przez niego informacje były fałszywe. Chociaż Chiny były powszechnie chwalone za drakońskie zablokowanie, które pomogło spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, dowody sugerują, że kraj ten mógł działać znacznie szybciej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się. Próbki przeanalizowane już 26 grudnia sugerowały, że krąży nowy typ SARS, podał Washington Post, ale Wuhan został zablokowany dopiero 22 stycznia, prawie miesiąc później. Burmistrz Wuhan przyznał się również do błędu,
który pozwolił 5 milionom ludzi na wyjazd z miasta, zanim nastąpiła blokada, bez sprawdzania obecności wirusa, potencjalnie pomagając mu w rozprzestrzenianiu się. Chińskie władze niechętnie mają również informacje na temat pacjenta zero w tym kraju, czyli pierwszej osoby, o której wiadomo, że zaraziła się wirusem. Podczas gdy Pekin twierdzi, że pierwsza infekcja miała miejsce 8 grudnia, naukowcy prześledzili, że wirus sięga co najmniej 1 grudnia, a niepotwierdzone dowody sugerują, że rozprzestrzeniał się on w listopadzie. Brak informacji o pierwszym pacjencie oznaczał, że naukowcy wciąż nie są pewni, w jaki sposób choroba zmieniła się ze zwierząt na ludzi. Teorie mówią, że mógł go nosić nietoperz lub łuskowiec, który został sprzedany na targu w Wuhan, a następnie przez kogoś zjedzony, ale nie zostało to potwierdzone. Wczesne raporty. Chińskie władze początkowo poinformowały, że wirus nie może przenosić się z osoby na osobę, pomimo dowodów na to, że rozprzestrzeniał się szybko w mieście Wuhan, w tym lekarzy zarażonych przez pacjentów. Zostało to wykorzystane jako uzasadnienie utrzymania normalnego funkcjonowania miasta Wuhan podczas dużej konferencji KPCH, która odbyła się między 11 a 17 stycznia, podczas której władze twierdziły, że w tym okresie nie ma żadnych nowych przypadków. Chiny nie potwierdziły przenoszenia wirusa z człowieka na człowieka aż do końca stycznia, kiedy zablokowano dużą część prowincji Hubei, w tym Wuhan. Pomimo zgłoszenia istnienia nowego rodzaju zapalenia płuc Światowej Organizacji Zdrowia w dniu 31 grudnia, największa gazeta w Wuhan również nie wspomniała o wirusie aż do tygodnia 20 stycznia. Oznaczało to, że ludzie w mieście nie podejmowali środków ostrożności, takich jak dystans społeczny, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się. Oznaczało to również, że ludzie zaczęli podróżować na święta Nowego Roku Księżycowego, które miały się rozpocząć 24 stycznia i kiedy miliony ludzi odwiedzają krewnych, szerząc wirusa dalej. Co więcej, Chiny opóźniły doniesienia sugerujące, że około 14% pacjentów, u których początkowo wynik testu na obecność wirusa był ujemny lub u których wydawało się, że wyzdrowiał, uzyskał wynik pozytywny po raz drugi, potwierdzając takie przypadki dopiero w lutym. To dodatkowo utrudniło wysiłki na rzecz wczesnego powstrzymania wirusa w miejscach takich jak Japonia, gdzie pacjenci, którzy uzyskali wynik negatywny na pokładzie statku wycieczkowego Diamond Princess, mogli opuścić statek, tylko po to, aby później uzyskać wynik pozytywny. Władze w Pekinie również powoli zgłaszały śmierć dwóch lekarzy z powodu wirusa, w tym jednego, który został zabity 25 stycznia, ale którego śmierć została zgłoszona przez państwowe media dopiero miesiąc później. Pochodzenie wirusa. Pomimo wczesnych przyznania się, że wirus zaczął się w mieście Wuhan, Chiny później cofnęły się, nawet posuwając się do sugestii, że wojska amerykańskie przyniosły infekcję po wizycie w prowincji. Li Yanshao, prominentny urzędnik chińskiego MSZ, opublikował na Twitterze to roszczenie 12 marca, nie przedstawiając żadnych dowodów na jego poparcie. Kiedy pacjent zero zaczął się w USA? Ile osób jest zarażonych? Jakie są nazwy szpitali? Napisał. Nawiązując do wojskowego turnieju lekkoatletycznego w Wuhan w październiku, w którym uczestniczyły wojska amerykańskie, napisał. To może być armia amerykańska, która sprowadziła epidemię do Wuhan. Bądź przejrzysty. Upublicznij swoje dane. Jesteśmy nam winni wyjaśnienie. W rzeczywistości pacjentem zero w Ameryce był człowiek, który 15 stycznia podróżował z Chin do stanu Waszyngton. Sprawa została potwierdzona przez CDC 6 dni później. Chińczycy próbowali również forsować teorię, że wirus pochodzi z Włoch, kraju o największej liczbie zgonów, zniekształcając cytat włoskiego lekarza, który zasugerował, że pierwsze przypadki w tym kraju mogły nastąpić znacznie wcześniej niż sądzono. Zhao rozpowszechnił teorię w Twecie, nie dostarczając żadnych dowodów na jej poparcie. Giuseppe Remuzzi powiedział, że bada dziwne przypadki zapalenia płuc już w grudniu i listopadzie, miesiące przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Chińskie media państwowe szeroko informowały o jego komentarzach, sugerując jednocześnie, że wirus mógł pochodzić z Włoch.
W rzeczywistości, mówi Remulzi, nie ma wątpliwości, że zaczęło się to w Wuhan, ale mogło rozprzestrzenić się z prowincji i na cały świat wcześniej niż sądzono. Infekcja ogółem. Chiny zgłosiły łącznie około 82 tysiące infekcji spowodowanych koronawirusem, twierdząc, że ostatnio przez kilka dni z rzędu krajowy wskaźnik infekcji wynosi 0, nawet jeśli złagodził ograniczenia blokowania w miejscach takich jak Hubei. Ale, jak przyznaje kraj, wirus prawdopodobnie nadal się rozprzestrzenia, za pośrednictwem ludzi, którzy mają niewiele objawów lub nie mają ich wcale. Cai Xin z siedzibą w Pekinie poinformował, że każdego dnia w Chinach wykrywa się od kilku do ponad 10 przypadków ukrytych infekcji wirusem, mimo że nie pojawiają się one w oficjalnych danych. Tymczasem zagraniczne rządy szydzą z doniesień o infekcjach w Chinach, którym nie można ufać. Marco Rubio, wybitny republikański senator i były kandydat na prezydenta z USA, napisał na Twitterze, że nie mamy pomysłu, ile przypadków naprawdę mają Chiny po tym, jak całkowita liczba infekcji w USA przekroczyła oficjalne dane Pekinu. Bez wątpienia to znacznie więcej niż to, do czego się przyznają, dodał. W międzyczasie rząd Wielkiej Brytanii również podał w wątpliwość doniesienia Chin, a konserwatywny minister i były kandydat na premiera Michael Gove twierdził, że partii komunistycznej nie można ufać. Niektóre doniesienia z Chin nie zawierały jasnych informacji na temat skali, natury i zaraźliwości tego wirusa, powiedział BBC. W międzyczasie źródła podały Mailowi, że prawdziwa całkowita liczba infekcji w Chinach może być nawet 40 razy większa niż sugerowały raporty. Całkowita śmierć. Wątpliwości budzi również zgłoszona w Chinach liczba ofiar śmiertelnych wirusa, która obecnie wynosi około 3300. Miejscowi w epicentrum miasta Wuhan obserwują domy pogrzebowe, odkąd ograniczenia dotyczące blokad zostały częściowo zniesione, twierdząc, że pracowali przez całą dobę, aby pozbywać się ciał. W mediach społecznościowych szacuje się, że każdego dnia krematoria rozdają 3500 urn, podczas gdy Cai Xin donosi, że jeden dom pogrzebowy w mieście złożył zamówienie na 5000 urn. Miejscowi uważają, że starania o pozbycie się ciał rozpoczęły się 23 marca, a władze miasta zapowiedziały, że proces zakończy się około 5 kwietnia. Oznaczałoby to, że w tym czasie rozdano około 42 tysiące urn, czyli 10 razy więcej niż podano. Chińskie pakiety pomocy. Kiedy Chiny opanowały epidemię koronawirusa i rozprzestrzeniły się na resztę świata, Chiny próbowały uchodzić za pomocnego sąsiada, wysyłając pomoc i dostawy do krajów najbardziej potrzebujących, takich jak Włochy. W rzeczywistości, podczas gdy chiński Czerwony Krzyż dostarczył Włochom trochę darmowego sprzętu, kraj kupił dużą ilość tego, co otrzymał. Tymczasem hiszpańscy urzędnicy stwierdzili, że partia zestawów do testowania koronawirusa zakupiona w Chinach miała zaledwie 30% niezawodności, w przeciwieństwie do obiecanych 80%. Chiny są również największym na świecie producentem jednorazowych masek noszonych w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa przez ludzi przebywających w miejscach publicznych. Ale gdy choroba zaczęła nabierać tempa w tym kraju w styczniu, Chiny zaczęły ograniczać eksport masek, jednocześnie kupując zaopatrzenie z innych krajów, podał New York Times. Oprócz wstrzymania praktycznie całego eksportu masek, Chiny wykupiły również około 56 milionów masek i respiratorów z zagranicy, podczas gdy obawy przed pandemią były jeszcze daleko. Pomimo doniesień od amerykańskich producentów masek fabryk w Szanghaju, które zostały skutecznie znacjonalizowane, Chiny zaprzeczają, że prowadzą taką politykę i twierdzą, że są chętne do zacieśnienia międzynarodowej współpracy w tej sprawie.